Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z Wiedźmina i dziś będę robił znów wykrzykniki, już po raz drugi, bo w poprzednim odcinku również robiłem wykrzykniki i udało mi się zrobić ich trzy. Tyle, że wszystkie z nich były bardzo krótkie. Zobaczymy, jak wyjdzie dziś. Mam zaplanowane do zrobienia ten i ten, ale jeśli obydwa okażą się również bardzo krótkie, to pojadę gdzieś jeszcze po... Myślę, trzeci wykrzyknik, ale to jeśli naprawdę będą one dwa bardzo krótkie. No i dobra, już sobie zaznaczyłem. Będzie mnie niestety teraz ciągle prowadzić do rozpoczęcia misji Miłe Początki Złego, czyli dodatku Serce z Kamienia, bo po prostu nie mam już żadnych zadań, żadnych zadań pobocznych i żadnych zleceń wiedźmińskich, tylko te wykrzykniki. Jeszcze mi pozostały przed zrobieniem dodatków. O, no i tutaj mam mój pierwszy wykrzyknik. Zobaczmy, o co tu będzie chodzić. A nie, to trzeba na górze porozmawiać. O. Tutaj mistrz wyścigów, czyli prawdopodobnie będzie jakiś wyścig. No to powinna być misja jakaś ciekawa. Zastanawiam się, czy mógłbym wziąć udział w gonitwie. Jeśli stać cię na wpisowej i masz własnego wierzchowca, to czemu nie? Tylko decyduj się szybko. Bieg zaraz się zacznie. Chcę się ścigać. Paradnie. Twoja godność i imię wierzchowca? Geralt z Rivii na Płotce. Znakomicie. Twoim przeciwnikiem będzie, niech spojrzę, Seamus Hold, dosiadający Atosa. Zawodnicy w siodła! No, ciekawe, czy coś wygram. Dobra, jedziemy. Bardzo dawno nie było żadnego wyścigu. Myślałem, że już... Praktycznie wszystkie miałem, a jednak okazuje się, że jeszcze w dzikim gonie był tutaj schowany wyścig taki ciekawy. Wyścig gonitwa Felsmavelburga, czyli będzie na to, że będę miał kolejne zadanie wykonane. Aby mi się udało. Bo nie sądzę, żeby wytrzymałości podki starczyło. Raczej na pewno jej nie starczy. Problem w tym, żeby dobrze zablokować mu drogę, gdy mi się skończy wytrzymałość. Bardzo daleko mi ten został. Aha, już wygrałem. No super, dobra, to bardzo łatwo było. Zobaczmy, czy coś dostanę. Powinienem coś dostać. Nieźle. Jednakowoż nie oszukujmy się. Wyzwanie nie było duże. Mam cię zapisać na następny wyścig? Opowiedz mi o tych wyścigach. Zawody zostały ustanowione zgodnie z ostatnią wolą Erasma Wegelbuda, który doszedł do majątku poprzez hazard i zawsze był z tego dumny. Rodzinie nie przeszkadza tor wyścigowy pod domem? Cóż, obawiam się, że wykonanie woli pana Erasma było bezwzględnym warunkiem dziedziczenia majątku. A jakie zasady ma wyścig? Nieskomplikowane, jak nieskomplikowany był pan Erasm. Dwóch zawodników startuje równocześnie i wykonuje jedno okrążenie. Chciałbym ścigać się jeszcze raz. Świetnie, wyścig niebawem się zacznie. Twoim przeciwnikiem będzie wicehrabia Romer, dosiadający kanikuły. Wicehrabia ściga się incognito, więc proszę o dyskrecję. Aha, czyli jest kolejny wyścig jeszcze w tej misji. 160 koron dostałem, bardzo dużo jak na tak krótkie zadanie. I tak łatwe.
Tylko nie wiem, czy to jest ten sam tor. Bo jeśli tak, no to byłoby bardzo fajnie. Jeszcze jakieś byśmy ich siadło, ale to nie będzie na pewno lepsze już od takiego, co mam. Bo z tego, co pamiętam, miałem najlepsze. No to jest inny tor, bo przez wioskę nie jechałem na pewno. Więc wytrzymałość mi się już teraz tym razem musi skończyć. Nie może być chyba aż tak łatwo. I wytrzymałość właśnie mi się kończy. Dobra, blokuję go. I biegnę. Udało się ładnie go przyblokować. I mam połowę wytrzymałości zdobyłem za ten czas, gdy go blokowałem. Obym już dobiegł na tym, do mety. O nie, zatrzymałem się. O nie, on mnie wyprzedził. Dobra. Udało mi się. I powinien tu już być meta? Tak. To był ostatni wyścig. Brawo. Gratuluję wygranej w pięknym stylu. Mam cię zapisać na następny wyścig? Chcę spróbować jeszcze raz. Cudownie. Niech będzie. Tym razem twoim przeciwnikiem będzie Luca Wegelbud, kuzyn panicza Alberta na Sukubie. Jest czarną owcą rodziny, ale jeszcze nigdy nie przegrał gonitwy, więc stał się kimś w rodzaju tutejszego czempiona. Czyli mamy jeszcze trzeci wyścig. Już by się spodziewał, że ten wykrzyknik okaże się aż takim długim. Więc tylko te dwa zrobię w tym odcinku, bo już ten jeden długo zajmuje. I nie wiadomo w ogóle, czy to jest ostatni wyścig. Ale sporo było wyścigów w Wiedźminie Dziki Gon. Tym razem jest chyba ta sama trasa co w poprzednim. Tyle, że w deszczu i nocą w ogóle nie widzę mojego przeciwnika. To mnie właśnie zastanawia bardzo, o co z nim chodzi. Czy coś się zepsuło? O, teraz chyba trochę jakoś inaczej biegnę, ale już naprawdę nie wiem. Nigdzie nie ma... A nie, jest, jest tylko daleko w tyle. Ło, to najłatwiejszy chyba ze wszystkich wyścigów się okazał ten. Skończyła mi się wytrzymałość, żebym teraz tego nie przegrał, jak tak powiedziałem. Dobra, wytrzymałości mam mnóstwo. Na pewno już dojadę na tym do końca. Teraz w lewo trzeba zjechać. Chociaż nie byłbym teraz tego taki pewien, czy dojadę w ogóle do końca na tym. Coś końca nie widać, już mam mało tej wytrzymałości jednak. Zdecydowanie najdłuższy wyścig. Poprzednie już się dawno skończyły po takiej długiej trasie. I koniec mojej wytrzymałości. Dobra, ale nie wyprzedził mnie. Jest, była meta. Wspaniały wyścig. Gratuluję wygranej. No co za zwycięstwo. Kolejne siodło. 25 doświadczenia. Geralt, jak mniemam. O co chodzi? Prócz wyrazów uznania z powodu zwycięstwa, proszę przyjąć zaproszenie od szefa. Chciałby pogratulować osobiście. Żegnam. Coś ciekawego. Wiadomość od Tasaka. Ha.
No i dobra, trzeba porozmawiać z Tasakiem o liście. Bardzo, bardzo, bardzo ciekawie się zaczyna robić. Więc jak widzicie, ten wyścig to długa, długa misja i bardzo przyjemna jak na razie. Wygrałem dwa razy po 160, raz 200 i raz 80. Więc bardzo duży zarobek na tej misji, plus kilka siodeł, znaczy dwa siodła i jeszcze juki końskie. Jedno siodło 50 wytrzymałości, jedno siodło 70 wytrzymałości, jedno juki 70 pojemność. A ja mam i tak juki, które mają 100 pojemności, a siodło, które ma 80 wytrzymałości. Więc moje siodło chyba i tak mimo wszystko nie jest najlepszym w grze, ale na pewno lepsze od tych, co wygrałem, więc akurat te nagrody na nic mi się nie zdadzą. Nie wiem w ogóle, czy można gdziekolwiek je sprzedać. Ło, 1000 kroków, zobaczę. O, do tego znacznika pola zbóż pojadę i się przeniosę tam do tego Tasaka, bo jest to kawał drogi, więc w tym odcinku chyba tylko ten jeden wykrzyknik. Miła niespodzianka, że tak długa misja się okazała i tak zarobkowa. Tylko coś podejrzana sprawa z tym Tasakiem, ale bardzo mnie to ciekawi. No i dobra, tu mam rynek. O, no i trzeba porozmawiać z Tasakiem. No, już jestem u niego prawie, że. Na ludzi Tasaka. I to będzie Tasak. Dzięki za zaproszenie. Gratuluję wygranej u Wegelbudów. Luka to chuj, jakich mało, ale i nie pamiętam, żeby wcześniej przegrał. A skoro wygrałeś z nim, możesz wygrać również w Palio i zarobić prawdziwe pieniądze. Palio? Pierwszy słyszę. Kurwa, co za wieśniak. Palio to nocny wyścig ulicami miasta. Kiedyś każda dzielnica wystawiała zawodników, teraz jest trochę inaczej. Będziesz ścigał się z jockeyami od Bedlama i Roywena, ale wierzę, że jesteś lepszy od nich. Zgoda. Będę się ścigał. Pięknie, bardzo się cieszę. Tylko mnie kurwa nie zawiedź, bo mam zamiar postawić na ciebie małą fortunę. Idź się przygotuj. Wypij napar z rumianku, czy co tam się robi. Więc kolejne wyścigi dostaję po prostu i to jeszcze z większymi zarobkami. No i mam kolejny wyścig, bardzo ciekawy, bo nocą w deszczu przez Nowigrad. I to z dwoma, jak nie z trzema przeciwnikami, ale nie, chyba z dwoma. Z tego co widzę. Jak na razie nie jestem na prowadzeniu. O, już jestem. Ha. I ponoć o poważne tym razem pieniądze, co już wcześniej dużo wygrałem. Więc ciekawe, jaka będzie nagroda. Obym to wygrał, naprawdę. Byłoby bardzo fajnie. Będzie chyba tylko ten jeden wyścig, ale za to dłuższy i poważniejszy. Tylko tu mnie widzę, mogą spokojnie wyprzedzić, bo jest bardzo szeroka trasa. I to jest właśnie problem, bo już mi się kończy wytrzymałość. I nie jestem w stanie chyba ich zablokować za bardzo. Ale jakoś popróbuję. Dobra, blokuję ich ładnie.
Dobra, przyblokowałem. Oni obydwaj mnie wyprzedzili. O nie. Ale emocje. Dobra. Jestem chyba na prowadzeniu, ale minimalnie. Jestem na prowadzeniu, tak. Jestem na prowadzeniu. O nie, wyprzedził mnie. Ale się przy tym wyścigu stresuję. Chyba to przegram. Przegram chyba. Dobra, wyprzedziłem go, ale mam mało wytrzymałości. Nie mam pojęcia, kiedy on się kończy, ten wyścig. Oby już się tu kończył, bo będzie problem. To jest chyba ostatnia prosta, czy nie? We dwóch są, to ciągle mnie ktoś wyprzedza. Jest, chyba wygrałem. Jest! Trofeum jeszcze do tego, jest! Daj dzioba, Geralt! Nie? No to nie! Cmoknę sobie płotkę! To było piękne! Co z moją zapłatą? Wiesz, kurwa, nikt w życiu nie zasłużył na pieniądze bardziej niż ty dzisiaj. Straż świątynna! Chodu! Trzeba stąd wypierdalać. Dzięki, Geralt. No jaka rewelacja. 740 koron dostałem. Po prostu pięknie. I to tutaj żadnego fitowego nawet nie dawałem. Więc jeszcze po prostu lepiej. Do tego dostałem jakieś wyścigowe klapy na konia. Nie wiem, czy to akurat jest coś wartego uwagi. 40 próg paniki wierzchowca, a te moje dają 60. Więc i tak są beznadziejne. Ale 740 koron to jest piękna nagroda. A co ważniejsze, to ja w tej misji wykonałem trofeum Szybki i Wściekły. Kolejne trofeum na PlayStation mi wskoczyło. I było to trofeum chyba za wygranie wszystkich wyścigów w podstawowym Wiedźminie 3 Dziki Glon. Czyli już wiemy, że więcej misji z wyścigami nie będzie. No i widzicie, czasem się właśnie tak trafia, że taki głupi, niepozorny wykrzyknik, a tutaj taka długa, ciekawa, emocjonująca misja z trofeami, z gigantycznymi nagrodami pieniężnymi. No przecież dzisiaj to chyba z 1500 koron tu zarobiłem, więc no naprawdę bardzo, bardzo dużo. Tutaj mam kolejny wykrzyknik, no ale to już na misję jutrzejszą. Znaczy może jeszcze dziś nagram odcinek, nie wiem. Dzisiaj bardziej prawdopodobne, że jutro, chociaż nie, bo tam będę miał jeszcze wykrzyknik pierw do wykonania, więc tamten będzie w następnym odcinku. No ale też czasem się trafiają takie wykrzykniki jak w odcinku wczorajszym, gdzie zrobiłem ich 3, z czego 2 to były jakieś nudne rozmowy ze spotkanymi ludźmi, a 1 to było, że komuś się zgubił koń, pojechałem szukać go, znalazłem, dałem mi tyle i tam zarobiłem 20 koron. No więc wczoraj były 3 bardzo nieciekawe wykrzykniki, a dziś 1 taki naprawdę, naprawdę pokaźny, fajny się trafił. Myślę, że jeszcze sporo będzie też takich ciekawych jak dziś. No ale dobra, w tym odcinku byłoby to już na tyle i cześć!